należy przygotować glebę, aby uzyskać dobry plon? Takie pytanie zadaje sobie wielu rolników, jednak nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Jedni preferują uprawę płużną, inni z kolei twierdzą, że im mniej zakłócane jest życie biologiczne gleby, tym lepiej dla niej i dla roślin. Na wielu amerykańskich czy australijskich farmach od dawna preferowana jest uprawa bezpłużna i siew bezpośredni. Pytanie, czy również w Polsce sprawdzi się taki system uprawy? Są u nas w kraju gospodarstwa, w których stosuje się taką metodę. Jednak są też liczne grupy przeciwników, które uważają, że w naszych warunkach glebowych taki system nie sprawdza się. Jaka jest więc prawda? Spróbujmy dowiedzieć się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu badania dotyczące bezorkowych systemów uprawy roli trwają nieprzerwanie od lat już ponad 15. Mają pokazać długofalowy wpływ rezygnacji z orki na środowisko glebowe oraz na plonowanie roślin. I one pokazują, że jeżeli prawidłowo zastosujemy wszystkie elementy agrotechniki, bo to jest nie tylko rezygnacja z pługa, to jest również podejście do ochrony roślin, szczególnie do kontroli zachwaszczenia, do nawożenia, do zmianowania, to nie potwierdzają się obawy powtarzane zawsze, że uproszczenia wiążą się ze większym ryzykiem. Natomiast nie można robić nic na pamięć. Każdy rok jest inny, trzeba dobierać zabiegi do aktualnych warunków, ponieważ wszelkie błędy, jakie się popełni, wychodzą z większą siłą w technologiach bezorkowych, a już szczególnie w takim klasycznym, zupełnym siewie bezpośrednim, który u nas jako jedyna technologia uproszczona bywa zawodny. Jednym z argumentów przemawiających za systemem bezorkowym są aspekty ekologiczne. Tutaj trzeba powiedzieć o dwóch efektach. Efekt taki szybki, polegający na tym, że nie ma orki, która dla życia biologicznego gleby jest dużym szokiem, ponieważ odwraca organizmy z głębi przyzwyczajone do warunków beztlenowych, wydobywa na powierzchnię, a te powierzchniowe przykrywa głęboko. A jeżeli popatrzymy na okres kilkuletni, to widać wyraźnie, że życie mikrobiologiczne się intensywniej rozwija, jest więcej próchnicy, co również sprzyja dalszemu rozwojowi mikrobiologii. Uprawa uproszczona poprawia gospodarkę wodą w glebie, ponieważ przyspiesza tempo wsiąkania wody w czasie deszczu, są mniejsze straty na skutek spływów oraz mniejsze straty na skutek parowania. A w przypadku roślin wysiewanych w okresach niedoboru wody, tu szczególnie rzepak, który wysiewa się latem, jest większa szansa na to, że resztki wody zostałe po poprzedniej roślinie wystarczą do wschodów. Najważniejsze korzyści wynikające z uproszczenia uprawy roli mieszczą się w trzech sferach. Jedna to jest oszczędność czasu, druga jest to korzyść ekonomiczna, natomiast trzecia i rozpatrując to w dłuższym okresie czasu najważniejsza to dbałość o jakość gleby, która nie tylko się nie obniża, ale wręcz rośnie w czasie, dzięki czemu i zawartość próchnicy rośnie, i właściwości fizyczne gleby się poprawiają, przez co nie tylko aktualny użytkownik, ale również za 10, 20, 30 lat będą korzystali z tego dobrodziejstwa dobrej gleby. Na temat uprawy bezorkowej spotyka się jednak wiele krytycznych zdań. Mówi się, że powodzenie uprawy w systemie bezorkowym jest w dużej mierze zależne od jakości gleby, warunków pogodowych oraz zaplecza technicznego gospodarstwa. A za jedną z najważniejszych wad uważa się zbyt duże zachwaszczenie pola. Zagrożenia związane z rezygnacją z pługa wynikają głównie z braku wprawy i umiejętności rolnika. Mogą się wiązać ze zwiększeniem zachwaszczenia, z pojawieniem się nowych szkodników, tutaj można wymienić ślimaki czy gryzonie, które okresowo, szczególnie w tym okresie przestawiania się na nową technologię, mogą sprawiać pewne trudności w opanowaniu. W tej chwili te technologie są już na tyle dopracowane, że dostępne są w zasadzie dla każdego.
pierwszej kolejności poleciłbym je tym, którzy mają jakieś wyraźne problemy związane albo z erozją wodną, szczególnie na terenach pagórkowatych, albo na terenach o dużej mozaice glebowej. Ludzi, którzy mają kłopoty z utrzymaniem terminów agrotechnicznych, szczególnie na glebach takich ciężkich, minutowych, gdzie czasami okno przydatności do uprawy jest bardzo wąskie. Natomiast patrząc na coraz większe wahania klimatu, coraz częstsze susze przeplatane nadmiernymi wręcz opadami deszczu, to uważam, że rozważyć powinien to w zasadzie każdy rolnik. Na uprawę w systemie bezorkowym zdecydował się pan Leszek Kostecki, członek grupy producentów rolnych Toni Rol z Toniszewa. Prowadzi on gospodarstwo rolne o powierzchni około 600 hektarów. Uprawia zboża, rzepak, kukurydzę i rośliny białkowe. Wszystkie rośliny uprawiane są w systemie uproszczonym. Jedne całkowicie pasowym, jeszcze niektóre w uprawie uproszczonej, bez pługa oczywiście. Stosujemy maszyny o dużej szerokości roboczej, pogłębiające pole, spulchniające i w to siejemy bezpośrednio. W naszym rejonie od wielu lat brakuje wody i system ten, z mojej obserwacji, oszczędza wodę. Najpierw wycofaliśmy jakby pług z uprawy, zrobiliśmy próbnie na wypożyczonym systemie uprawy bezorkowej uprawę, żeśmy zasiali normalnym siwnikiem. Już w pierwszym roku okazało się, że plony nawet nie są zaniżone, są wręcz wyższe niż w systemie tradycyjnej uprawy. To było jakby naszym takim sygnałem, że należy zacząć powoli przechodzić w system bezorkowy. I w 2008 roku wprowadziliśmy już własny agregat. Jeszcze nie w pełni do uprawy pasowej, ale do bezorkowej. Sialiśmy na tym systemie przez 4 lata, a w 2012 zaczęliśmy wprowadzać system uprawy pasowej. Najpierw kukurydzy i to na obszarze na początku około tam powiedzmy 100 hektarów. Później zaczęliśmy produkować kukurydzę już na całym obszarze, mając plony dużo wyższe od normalnych plonów sianych w tradycyjnym systemie. Tutaj inwestycje należy wykonać w kierunku siewnika przede wszystkim i jednego agregatu głębnego, czyli takiego, który będzie uprawiał nie gęsią stopą, a prostym zębem. Można wtedy regulować sobie głębokość uprawy pod daną roślinę, pod pszenicę, zboża płycej, pod rzepak trochę głębiej. Zaletą tego systemu jest takie coś, że oszczędzamy bardzo dużo czasu. Potrzebne nam na zasianie i na uprawę to jest około 20 minut na hektar. Do tego dochodzi koszt oprysków i czas i praktycznie w ciągu 40 minut obsługujemy 1 hektar do zbioru. System uprawy uproszczonej sprawdza nam się bardzo dobrze w kukurydzach, gdzie uzyskujemy plony na poziomie około 12 ton mokrej kukurydzy. Bardzo dobrze również nam się sprawdza w uprawie pszenicy ozimej, gdzie poziom plonów jest na poziomie 6,5 do 7 ton. Troszeczkę gorzej sprawdza nam się ten system w uprawie rzepaku, ale go dopracowujemy i myślę, że w tym roku będziemy mieli już za siebie, powiedzmy, prawie że idealne. W gospodarstwie pana Leszka od kilku lat organizowane są Dni Pola i spotkania z rolnikami. Uczestnicy spotkań mogą dowiedzieć się o wynikach doświadczeń prowadzonych na polach oraz o systemie uprawy w gospodarstwie. W ramach współpracy z uczelnią gospodarstwo przyjmuje także studentów kierunków rolniczych na praktyki. Mają oni szansę zweryfikować wiedzę zdobytą w trakcie nauki z praktyką w jednym z najlepszych gospodarstw rolnych w Wielkopolsce. Gospodarstwo pana Leszka współpracuje również z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w zakresie wdrożenia wyników badań naukowych. Uczelnia bardzo chętnie współpracuje z rolnikami, nie tylko dużymi, również w zakresie uproszczonych technologii uprawy, ponieważ z jednej strony oni są naszą jak gdyby grupą docelową, dla której my pracujemy, z drugiej strony również ich synowie to są nasi potencjalni studenci, także współpraca trwa cały czas. Nasi studenci odbywają praktyki w gospodarstwach rolników. Prowadzimy u nich badania na skalę już taką produkcyjną, bo jest wiele rzeczy, których na małym poletku można nie zauważyć, choćby zalety organizacyjne uproszczonych technologii, oszczędność czasu i inne, których dopiero rolnicy często nam podpowiadają. Zresztą dla mnie to są nasi najważniejsi recenzenci, bo dopiero oni są w stanie ostatecznie ocenić efekty naszej pracy.
naszym kraju nadal dominuje płużna uprawa roli. Jednak od pewnego czasu można zaobserwować powolne przechodzenie do systemów uproszczonych, uprawy bez orki, aż do siewu bezpośredniego. Niższe koszty uprawy gleby, poprawa jej struktury, a także gospodarki wodą przemawiają za bezpłużnym systemem uprawy. Także gospodarstwo pana Leszka pokazuje, że taki system sprawdza się również w praktyce. Dlatego też może warto spojrzeć na swoje gospodarstwo i zadać sobie pytanie, orać czy nie? A odpowiadając na nie, wziąć pod uwagę zasadę, że zabiegów uprawowych należy wykonywać tak dużo, jak to konieczne, ale zarazem tak mało, jak to tylko możliwe.